Dzień dobry Państwu. Witamy na ostatniej w tej rundzie konferencji prasowej. Witamy serdecznie przedstawicieli Puszczy Niepołomicznej i oczywiście gości Jeziora Iława. Witamy trenera pana Piotra Zajączkowskiego i zawodnika kapitana drużyny pana Remigiusza Sobozińskiego. Witamy też przedstawicieli gospodarzy, trenera Dariusza Wójtowicza i zawodnika Sebastiana Janika. I na początku serdeczne gratulacje za zdobycie 3 punktów i udany 50. mecz w lidze dla trenera Wójtowicza i na ręce drużyny dla zawodnika Sebastiana. I proszę o ocenę meczu naszego trenera, proszę trenera Piotra Zajączkowskiego. Na pewno dwie bramki straciliśmy w powiązanych okolicznościach. Tak trzeba ocenić. Ja ocenię generalnie drugą część spotkania, która w naszym wykonaniu była bardzo dobra. Graliśmy z polotem, szybko stwarzaliśmy sobie sytuację i na pewno nie zasłużyliśmy w dniu dzisiejszym na porażkę. Tyle Piotrze? Tak. To dziękuję Piotrowi i proszę o ocenę meczu trenera Dariusza Wójtowicza, trenera Puszczy. Bardzo zależało nam na tym, żeby zakończyć rundę tą jesienną, takim miłym akcentem, które by podsumowało w sumie, można powiedzieć, udaną dla nas rundę, bo taki cel żeśmy sobie postawili, żeby być gdzieś w środkowej strefie tabeli i mieć taką wystarczającą w miarę ilość punktów, żeby nie myśleć, nie drżeć w każdym meczu o wynik i o utrzymanie, przynajmniej na tą chwilę tak to wygląda. Oczywiście cieszę się z to, co powiedziałeś, 50. mecz Bieluszowy, ale biorąc pod uwagę bilans, jaki jest Puszczy... 11 zwycięstwo. Tak, dopiero, a chyba 17 porażek, także jest na czym ale pracować. Ale to sobie zaczynamy. No nieważne, jest do czego dążyć, żeby poszło to odwrotnie trochę, żeby było więcej zwycięstw. Co do meczu, uważam, tak jak tutaj trener zaznaczył, że mówi o drugiej połowie, no to ja również powiem, że o pierwszej połowie, w której zagraliśmy jak nigdy u siebie, czyli staraliśmy się grać piłką, staraliśmy się skonstruować akcję w sposób przemyślany i było dobre. Zastanawiam się, mniej więcej wiem, gdzie pies jest pogrzebany, o drugą połowę. Kolejny raz, mając zespół ułożony spotkanie, sami sobie gotujemy jakiś dziwny przebieg spotkania. Nie chodzi tu o brak sił, bo ten nie chodzi o... Gdzieś leży to w jakiejś sferze, być może mentalnej, ale sami gotujemy sobie taki los i później te sytuacje przeciwnik jakby nawarstwiają się, przeciwnik zdobywa bramkę i mamy ogromny problem, ale najważniejsze, że wygraliśmy 2-1. Szkoda tylko, że przystanie 2-1, no 200-procentową sytuację po ładnej akcji Kieszego bodajże miał kałat i załatwiłoby to sprawę dzisiaj, ale cieszymy się oczywiście z rezultatu. Dziękuję trenerowi Wójtowiczowi i teraz taki prowadzimy cywil, to prowadzimy na Garbarki, na Puszczy, widziałem z boiska, czyli proszę najbardziej doświadczonego zawodnika, niemalże już legendę, w pewnym sensie Remigiusza Sobozińskiego. Widziałem z boiska, o swoje uwagi i ocenę meczu. No to mam przesadzić troszkę. Moim zdaniem mój przyjaciel Czesiu Michniewicz powiedział, że w tym kraju można krytykować prezydenta za decyzję i premiera, ale dlaczego my tego nie robimy z sędziami? To, co sędzia bawił się przy drugiej bramce, to moim zdaniem kuriozum jest. Ewidentna ręka zawodnika gospodarzy i moim zdaniem ta bramka nie powinna być uznana. No ale trudno, widocznie nie można było zeprzeć jubileuszy, tutaj dzisiaj w Niepołomicach przegraliśmy ten mecz 2-1. Dziękuję. Dobra i proszę zawodnika gospodarzy o ocenę Sebastiana Janika. Mecz się ułożył nam dobrze. Wygrywaliśmy 1-0, prowadziliśmy w pierwszej połowie grę. Trochę było gorzej w drugiej połowie, no ale szczęśliwie udało się nam wygrać 2-1 i czekamy na następny mecz. A to proszę bardzo o pytanie. Dobrze, ja może do Sebastiana mam dwa pytania. Pierwsza to sprawa tą pierwszą bramkę, bo rzeczywiście ona była powiązana, jak wy odbieracie tę pierwszą bramkę. A drugie pytanie, jak czujecie się fizycznie? Bo tu trener mówił, że takie zmęczenie nie ma, ale jak ty się czujesz jako drużyna? Czy jest zmęczona tą rundą, czy dla was nie ma dlaczego was znaczenia, że będzie jeszcze kolejny mecz i jeszcze może dwa usiedzieć? Każdy dobrze wyglądał, bo jakby coś było nie tak, to trenerowie by się nie zgłaszali.
ale cały tydzień dobrze przeszedł i mieliśmy odnowę biologiczną. Trener się pytał osobno, kto, jak się czuje, i nikt nie miał jakiejś zastrzeżeń. I tak to wyglądało dzisiaj. Wybiegaliśmy mecz i... A z tą pierwszą bramką jak to? Jak to odbierałeś? Bo to było dziwne, to błąd. Moim zdaniem trochę błąd bramkarza, bo miał tylko bramę dla nowego, bo obrócił się po prostu, bo widział, że zagra do boku. Obrócił się, strzał, a ja poszedłem za piłką i dobiję tylko to, co każdy powinien. To jest formalne. To proszę o zębę. Jak się grało na prawej pomocy, to chyba nowość dla ciebie, prawda? No... Znaczy, trzeba się cieszyć, że trener w ogóle wystawia mnie w składzie i... Gdzie nie wystawi, to trzeba grać tyle. To już twoja czwarta pozycja w tej rundzie, tak? Można powiedzieć, że jestem uniwersalnym zawodnikiem. Potrafi grać wszędzie. Ten trener Mateusza, można powiedzieć, bo pan mówi, że w pierwszej połowie graliście piłką, czyli zespół tak pozytywnie zareagował na to po ostatnim meczu, prawda? Gdzie pan mówi, że to nie przynosiło rezultatu. Już w meczu zostało wam wolą, były momenty, mówię, dobrej gry. Z naszej strony chęci gry w piłkę przede wszystkim i tam my graliśmy w piłkę, a przecież nam strzelał bramkę. No dzisiaj bramki, a dzisiaj żeśmy pograli w piłkę, uniknęliśmy tylu fatalnych sytuacji, błędów poszczególnych zawodników i dlatego ta gra troszeczkę inaczej wygląda. Praktycznie w pierwszej połowie można powiedzieć, że Jeziorak, jeżeli ja dobrze powiem, może się mylę, że gdzieś tam mi coś uciekło, ale nie stworzyły nawet pół sytuacji, tak, do strzelenia bramki. Natomiast z drugiej oczywiście trochę to się zmieniło i ta taktyka gdzieś tam zdała egzamin. Zespół dobrze zareagował. Całe szczęście. I to jest najważniejsze, że po przegranej mówiliśmy sobie na odprawie, że trzeba byłoby się zrehabilitować, trzeba by było zagrać skutecznie. I to, żeśmy dzisiaj uczynili. Na pewno jest jeszcze absolutnie wiele mankamentów i ten zespół, mówię, cały czas jest w fazie budowy. Przykład Sebastiana. Szukamy tych różnych wariantów pozycji. Nie mamy niestety jeszcze na każdą pozycję dwóch zawodników równorzędnych, czy kadry tak rozbudowane, żebyśmy mogli sobie gdzieś tam, tylko musimy łatać. Czy kontuzja, tak jak kolega, bo o tym w ogóle nie mówimy, tak? Nasz kluczowy zawodnik, najwięcej, który strzelał bramki, się nie grał. No ale trzeba było znaleźć tu zastępstwo. W związku z tym stąd ta decyzja na kwestii Sebastiana, bo znowu z lewej strony lepiej się czuje zdecydowanie Paul, prawda? Więc stąd ta decyzja. Paul, to rozumiem, że on potem wróci pewnie do roli Jokera, tak jak pan go ocenił? Nie chciałbym tutaj wyrokować, bo cały tydzień jest, jak, że tak powiem, pracy przed nami. Zobaczymy, kto w jakiej jest dyspozycji, w jakiej formie fizycznej, czy urazowość jakaś będzie po meczu. Dopiero później będziemy gdzieś tam przyukładali się, ocenimy motor Lubin, jakie są potrzeby, tak? Zobaczymy, w jaki sposób rodzaj dzisiaj żeśmy przyjęli taki, a nie inny wariant gry z Jeziorakiem, bo obawialiśmy się tego meczu i nie chcieliśmy grać takiej piłki radosnej, jakiej żeśmy grali na Stalowej Górze, dlatego troszeczkę inaczej zagraliśmy. To można powiedzieć, że przyniosło efekt, ale jak z motorem, to nie wiem. Na razie jest motorem. Na razie z motorem. Nie szło, w zeszłym roku dwie porażki. A no nie leży nam motor, i chociaż to... w rundzie tej pierwszej 0-0 przy takiej dobrej bramie. Ciężki też przeciwnik. Są pytania jeszcze? A do tej, a do Piotrka. Piotr, czy wierzyłeś tutaj w przełamanie? Bo w poprzednim sezonie było 0-0 w Iławie i 1-0 tutaj dla Puszczy. I czy wierzyłeś, że tutaj się uda jakoś to? Na pewno wiosną, jak wydaje, byliśmy, to był inny zdecydowanie zespół Jezioraka, inny zespół Puszczy, jeżeli chodzi o składy personalne. No i inny mecz. Ja wierzyłem, bo mecz pokazał. Z jakim nastawieniem przyjechaliśmy? Słucham, z jakim nastawieniem przyjechaliśmy wygrać to spotkanie? Nie przyjechaliśmy się tutaj bronić, bo nawet trener mnie jako trenera nie zadawał w tym spotkaniu. Przyjechaliśmy wygrać, a że straciliśmy takie kuriozalne bramki, no to. Bywa tak. No bywa tak, ale w ostatnim czasie za często to się zdarza Jeziorakowi i tu jest problem. Bo ten zespół z taką grą powinien być w pierwszej trójce, a w tej chwili nie wiem, czy będzie nawet w środku tego.